Niestety, co jakiś czas słyszymy o takich przypadkach zgonów, które wiążą się z wcześniejszym niewyobrażalnym cierpieniem umierającego. Za każdym razem wiąże się to także z cierpieniem najbliższych, którzy pozostali przy życiu. Oto z jakim bólem musi zmierzyć się człowiek. 9 najbardziej bolesnych śmierci, na które nieczuły los skazywał nawet małe dzieci. Chyba każdy kiedyś zakrztusił się wodą i wie, jak bardzo jest to nieprzyjemne. Uczucie kłucia w płucach długo się utrzymuje. Gdy się tonie, towarzyszy temu jeszcze przerażający strach. Może się on utrzymywać do 2 minut, dopiero wtedy traci się przytomność. Historia miała miejsce w 1971 roku w mieście Torka w Anglii. 11-letni podopieczny domu dziecka John Moran wraz z 2 swoich kolegów wybrali się na pobliski basen Torka Marine Spa. Na miejscu postanowili wypróbować pewien challenge sprawdzający, kto najdłużej wytrzyma oddech. Sprawdzający, kto najdłużej wstrzyma oddech pod wodą. Nie jest to historia o zwykłym utonięciu, ponieważ utonięcie przy tym, co się tutaj wydarzyło, to jest raj. Otóż John po zanurkowaniu usiadł na dnie w miejscu, w którym znajdowała się kratka zakrywająca rurę odpływową do cyrkulacji wody. Ze względu na to, że basen znajdował się tuż przy brzegu, to rura ta biegła przez 50 metrów aż do morza. I co ważne, była napędzana silną pompą. W pewnym momencie kratka pękła, a John został wessany do odpływu 3 metry pod wodę. I to w taki sposób, że jego ciało zostało dosłownie złożone w pół. Jego koledzy przez długi czas go szukali i nie wiedzieli, co się z nim stało. Jednak gdy później zobaczyli, że jego rzeczy cały czas leżą w szatni, a Johna nadal nigdzie nie było, wezwali pomoc. Przybyci na miejsce ratownicy najpierw wypompowywali całą wodę z basenu, a potem jeden z nich zaświecił latarką w rurę odpływową i zobaczył prawdopodobnie najgorszy widok w swoim życiu. Było to zmasakrowane ciało chłopca, znajdujące się w najbardziej nienaturalnej pozycji. Nie wiadomo, czy chłopak zmarł od razu, czy może będąc uwięziony w tak ekstremalnej przestrzeni i był świadom tego, co się dzieje. Żeby wydobyć ciało, ratownicy musieli zdemolować cały basen, co trwało aż 26 godzin. Przynajmniej przez 15 pierwszych minut od przegrzania organizmu odczuwa się niewyobrażalne bóle głowy. W początkowej fazie przegrzania pojawiają się jeszcze skurcze mięśniowe, a ciśnienie krwi gwałtownie wzrasta. Mogą wystąpić też drgawki gorączkowe. Skwar w aucie sprawia, że najpierw przestaje pracować mózg, a potem kolejno nerki i płuca. W końcu przestaje bić serce i po kilku godzinach męczarni dochodzi do śmierci. Do tragicznej sytuacji doszło w 2014 roku, kiedy to ojciec zostawił w bardzo nagrzanym samochodzie na 8 godzin swoją 3-letnią córeczkę Oliwię. Samochód był nagrzany do 50 stopni Celsjusza. Dziewczynka zmarła po niecałej godzinie w niewyobrażalnych męczarniach. Najgorsze jest to, że następuje powoli. Następuje od 2 do 6 tygodni od zaprzestania jedzenia. U dzieci trochę krócej. Zanim człowiek zapadnie w śpiączkę z wyczerpania, ma świadomość własnego cierpienia. Święty Maksymilian Kolbe, który umierał z głodu w specjalnej celi w niemieckim nazistowskim obozie zagłady Auschwitz, musiał mieć długo tę świadomość. Świadkowie mówią o całych tygodniach modlitw, które dochodziły z celi. Ostatnio Polakami wstrząsnęły informacje o śmierci małej Magdy z Brzeznej, którą rodzice chcieli uzdrowić za pomocą specjalnej głodówki, ale chyba najbardziej bulwersującą opinią publiczną była historia 4-letniego Daniela, którego głodzili mieszkający w Wielkiej Brytanii polscy rodzice. Daniel w dniu śmierci ważył zaledwie 10 kg. Na ciele nie widać ran, ale człowiek cierpi niebywałe katusze. Obumiera mu tkanka organu, która jest wewnątrz jego ciała. U 27-letniej Rosjanki Kataryny Fadajewy zdiagnozowano cystę na jajniku. W
przypadku kobiety należało ją wyciąć, aby mogła ona łatwiej starać się o dziecko. Operacja nie była skomplikowana i przebiegła praktycznie bezproblemowo. Po operacji lekarze mieli podać kobiecie roztwór soli fizjologicznej, jednak przez pomyłkę inny z lekarzy podał formalinę. Formalina, jak wiemy, służy w zapobieganiu rozkładu zwłok. W momencie podania tego środka można powiedzieć, że kobieta została zmumifikowana żywcem. Bardzo szybko poczuła, jakby jej wnętrzności się paliły. Lekarze próbowali płukać Katarin żołądek, ale nic to nie dawało. Wszystkie organy wewnętrzne zaczęły po kolei odmawiać posłuszeństwa. Katarina z powodu bólu co chwilę traciła przytomność. Jednego razu, gdy się ocknęła, wyszeptała ona do swojej matki: „Mamo, ja umieram”. I miała rację, ponieważ jej organizm umierał od wewnątrz. Kobieta zapadła w śpiączkę, a po 3 tygodniach zmarła. Kiedyś ginęło na nią wielu budowniczych mostów. Nurkowie, którzy zbyt szybko chcieli wyjść na powierzchnię, za wcześnie wynurzając się, nieświadomie robili sobie krzywdę. Rozpuszczony we krwi i tkance tłuszczowej azot tworzył bowiem pęcherzyki. Zupełnie jak po otworzeniu wody gazowanej czy coli, pęcherzyki powodowały zatory w drobnych naczyniach krwionośnych i nurkowie wyginali ciała w bólu. Przy takiej zapaści kesonowej bolą wszystkie stawy i mięśnie, aż dochodzi do utraty przytomności. Taki przypadek zdarzył się w 1983 roku. Miał on miejsce na platformie wiertniczej Byford Dolphin. To miał być normalny dzień dla grupy 4 pracowników. W asyście innych pracowników mieli oni zjechać kilka poziomów w dół przy pomocy dzwona nurkowego, czyli takiej kapsuły odpornej na wysokie ciśnienia. Cała ta operacja wymaga specjalnej procedury. Po wynurzeniu w kapsule panowało ciśnienie o mocy 9 atmosfer. Została ona więc przyłączona do tak zwanych komór dekompresyjnych. Następnie pracownik powinien zamknąć drzwi w komorze w taki sposób, aby można było odłączyć kapsułę. Potem ciśnienie w komorach jest przez kilka godzin stopniowo zmniejszane do 1 atmosfery, tak aby nie wywołać negatywnych skutków związanych z nagłą zmianą ciśnienia. Niestety pracownik asystujący popełnił bardzo duży błąd. Odłączył kapsułę, zanim drzwi w komorze zostały zamknięte. I tak też w ciągu ułamka sekundy ciśnienie w komorze spadło z 9 atmosfer do 1. 3 pracowników zostało momentalnie rozerwanych od środka. 4. natomiast, znajdujący się przy drzwiach, został w kawałkach wyssany przez 60-centymetrową szczelinę. Jego szczątki zostały porozrzucane po całej platformie. Jeden z asystujących zmarł, a drugi dostał poważnych obrażeń. Śmierć wskutek spalenia to męka. Gorący dym i płomienie parzą gardło i drogi oddechowe, utrudniając oddychanie. Oparzenia wywołują bardzo silny ból poprzez stymulację nocyceptorów, czułych na ból nerwów w skórze. Co gorsza, oparzenia prowadzą również do szybkiej reakcji zapalnej, która zwiększa wrażliwość na ból w uszkodzonych tkankach i ich okolicy. Alan Catteral pracował w Piranha Moldings, czyli firmie zajmującej się budową plastikowych kajaków. W tej samej firmie pracował również Mark Francis, a dokładniej przyszły zięć Alana, ponieważ był on zaręczony z jego córką. I to właśnie Mark 23 grudnia 2010 roku wykrył usterkę jednego z piecy. Wyłączył więc go, aby po jakimś czasie wejść do środka. Usterka okazała się być niegroźna, więc ją naprawił, po czym wyszedł na zewnątrz. Po chwili Mark ponownie uruchomił piec. Przez kolejne 10 minut każdy w firmie był zajęty swoimi obowiązkami, bo właśnie po tym czasie zauważono, że z pieca wydobywa się dziwny dym oraz zapach. Otworzono więc szybko drzwi, za którymi leżało zwęglone ciało Alana. Co się stało? Przed włączeniem pieca mężczyzna postanowił wejść do środka, aby usunąć stamtąd resztki plastiku. Mark natomiast nie był świadom, że ktokolwiek może się znajdować w środku, przez co uruchomił owy piec. Zdradliwe w tej sytuacji okazało się zabezpieczenie, ponieważ drzwi takiego pieca po jego uruchomieniu zostają automatycznie zablokowane.
Alan oczywiście przy pomocy łomu, którym skrobał plastik, próbował te drzwi otworzyć, jednak jego wysiłki na nic się zdały. Nawet jeśli krzyczał, to było tam tak głośno, że nikt nie miał prawa go usłyszeć. W efekcie zdarzenia Alan przez około 10 minut płonął żywcem w piecu rozgrzanym do 280 stopni Celsjusza. Najstraszniejsza śmierć jest wtedy, gdy wiąże się ze świadomością nieuniknionego końca przy jednoczesnym doświadczeniu bólu, który ciągnie się w nieskończoność. Jedną z najstraszniejszych katuszy, jakie można sobie wyobrazić, przeżywały ofiary Icemana. Richard Kukliński, czyli cyngiel mafii, który miał polskie korzenie, nagrywał zadawane swoim ofiarom tortury, by dostać od zleceniodawcy premię. Potrafił zawlec nieszczęśnika do kanału, związać go tam, urwać mu genitalia i pozwolić, by resztę dokończyły szczury. Wszystko nagrywał kamerą wideo. Okaleczony i zjadany od środka mężczyzna konał tak kilka dni. Według mnie najtragiczniejszą śmierć, jaką przedstawiam Wam w dzisiejszym odcinku, przeżył mieszkający w Nowym Jorku 25-letni Sean Doyle. Była przedświąteczna noc 2002 roku, kiedy to Sean postanowił się nieco rozerwać i wyjść do pobliskiego pubu. Towarzyszył mu wtedy jego znajomy, sąsiad, 47-letni Michael Wright. I co ważne, była wtedy z nimi dziewczyna Michaela. Cała trójka spędziła normalny wieczór w pubie, jednak najgorsze zaczęło się, kiedy wracali do domu. Była godzina 4 rano, kiedy Michael zaczął oskarżać Shana, że ten podbija do jego dziewczyny. Między mężczyznami wywołała się bójka, która, jak się później okazało, miała tragiczny finał. Otóż Sean został wepchnięty do otwartej studzienki kanalizacyjnej, ale nie była to zwykła studzienka z betonem na dole, ponieważ na jej dnie znajdowała się otwarta rura z wrzącą wodą. Studzienka ponoć była odgrodzona, ponieważ w tym czasie wykonywano w niej prace konserwacyjne. Po tym, gdy Sean wpadł ponad 6 metrów w dół, rozpoczął się istny horror. Rozpaczliwe wołanie o pomoc oraz krzyki ciężko sobie wyobrazić. Natychmiast wezwano służby ratunkowe, które po przybyciu na miejsce usłyszały błagalne wołania o pomoc. Ten człowiek gotował się żywcem przez co najmniej kilka minut. Jednak strażnicy byli bezradni, ponieważ para wodna wydobywająca się ze studzienki osiągały temperatury nawet 150 stopni i z tego powodu nie było możliwości, aby zejść na dół i wydobyć Shona na powierzchnię. Dopiero po 4 godzinach udało się zmniejszyć temperaturę w studzience, dzięki czemu udało się wyciągnąć ciało mężczyzny. Sekcja zwłok wykazała, że jego skóra odchodziła od ciała płatami, a jego wnętrzności dosłownie się ugotowały. Do tego nie stwierdzono żadnych obrażeń głowy, przez co zakłada się, że mężczyzna był do końca świadom tego, co się dzieje. Cała historia miała miejsce w jednej z galerii handlowych w Chinach. Dwie pracownice ostrzegały 31-letnią kobietę z małym dzieckiem o tym, iż jedna z metalowych pokryw zakrywające mechanizmy schodów nie jest odpowiednio przymocowana. Sean była tego dnia na zakupach ze swoim 2-letnim synkiem. To, co pracownice powinny zrobić, to wcisnąć przycisk od awaryjnego zatrzymywania schodów. Niestety uznały, że samo ostrzeżenie wystarczy. Sean niestety źle zrozumiała, która pokrywa jest uszkodzona i w efekcie nadepnęła właśnie na tę wadliwą. To, co stało się później, to prawdziwy horror. Kobieta została żywcem wciągnięta do mechanizmów napędzających schody. Można założyć, że jej całe ciało, zaczynając od nóg, było powoli miażdżone. Jedyną pozytywną rzeczą w tym wszystkim jest to, że w ostatniej chwili udało jej się uratować swojego małego synka. Na miejsce została wezwana ekipa ratunkowa. Otwarcie schodów oraz wydobycie ciała kobiety zajęło aż 4 godziny.